Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, w kolejnym odcinku podcastu zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy o tym, jak sprzedawać i promować się w internecie zgodnie z prawem. Moim gościem jest Arkadiusz Szczudło, prawnik, spec od prawa w modzie, twórca internetowy. I co ważne, przedsiębiorca. Więc zna problemy, jakie przedsiębiorców dotykają. Cześć Arku. Cześć, cześć. Powiedz, co dobrego u ciebie słychać? Powiem ci, że nagrywamy wcześniej rano. Myślę, że możemy to zdradzić. <głos> <głos> Więc mój dzień tak naprawdę dopiero, tak. Się, dopiero się rozkręca. Natomiast powiem ci, że bardzo dobrze. Super. Ja chciałam z tą właśnie o prawie porozmawiać, mhm. no bo po sytuacji z koronawirusem, która no, trwa, nie trwa, mhm. nie wiem, trudno powiedzieć, ale wiele osób postanowiło przejść z biznesem do internetu: sprzedawać rzeczy, usługi, budować społeczność, promować się e, mocniej bądź. Rozpocząć promocję, bo, bo mimo tej doby internetu to, to wiele osób jeszcze jest offline albo było. No i właśnie, powiedz mi o jakich aspektach prawnych muszę pamiętać, rozpoczynając sprzedaż w internecie. I nie pytam tutaj o kwestię RODO, bo to już było tak wałkowane, że no... Treści w internecie o tym jest bardzo dużo. Zresztą też w jednym z odcinków podcastu o tym rozmawiałam z innym gościem, więc też podam link w notatkach, bo nie pamiętam tego, mhm. tego numeru odcinka. No ale właśnie, oprócz RODO czekają nas także inne niespodzianki. I powiedz, mhm. o czym tak, takie najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać, rozpoczynając tą sprzedaż w internecie? Jeżeli przechodzimy z takiego biznesu tradycyjnego, tych wątpliwości czy tych problemów jest masa, no bo właśnie, no mamy to RODO. Ale oprócz tego trzeba mieć regulamin sklepu internetowego. Tutaj trochę się śmieję, bo bardzo często osoby, które gdzieś tam też jakby wchodzą do tego internetu, one nie zawsze kupują w internecie, więc też nie zawsze wiedzą, co tam powinno się znaleźć. No może tak. nawet nie tyle co w sklepie internetowym, ale nawet na karcie produktu, tak? No bo jeżeli my sobie wchodzimy do, do takiego sklepu, jakiegoś online-nowego, już może tak. nie będę na jakich, nie będę bazował na konkretnych markach, tylko po prostu do, do jakiegoś sklepu, no to pierwsze co widzimy, to listę produktów, a potem tą kartę produktu, tak? I tutaj warto zwrócić uwagę, że ta karta produktu bez jakby nie bez powodu ona jest jakby zbliżona do innych kart, tak? Te wszystkie karty produktu przeważnie wyglądają tak samo. Jest zdjęcie, kilka zdjęć, no bo może nie tak. tyle to jest wymóg, ale trzeba pokazać, jak ten produkt wygląda. I warto o tym pamiętać, żeby te zdjęcia były dobre. Ja wiem, że to nie jest kwestia prawna, ale też jest coś takiego w ustawie o prawach konsumenta, jak prawo do informacji chociażby, że trzeba po prostu poinformować, jak ten produkt wygląda, jaka tak. jest jego cena, jakie są koszty dostawy i tak dalej. I dlatego właśnie te karty produktu są wszystkie takie same, tak? No bo my te informacje po prostu, jako ten sprzedawca, czasami musimy podać, a czasami po prostu powinno się je podać, tak? tak. Czyli nie trzeba, mówiąc, tak, tak. mówiąc wprost. Też z tym prawem do informacji wiążą się troszkę takie czasami zabawne, czasami przykre rzeczy, bo jeżeli my, Zobowiążemy się, jak my, jako ten sprzedawca, tak? Zobowiążemy mhm. się do czegoś w takim, w takiej karcie produktu, albo gdzieś w opisie na stronie internetowej, nie wiem, na przykład w o nas będziemy mieli jakieś informacje, które świadczą o tym, że wszystkie produkty, na przykład w tym sklepie, mają jakąś tam, jakieś tam właściwości, no to też. Jakby my powinniśmy tych właściwości dotrzymywać, tak? Pomimo tego, że to jest 50. zakładka, tak? Konsument Aha. zapamięta to, że gdzieś tam w, w zakładce o nas, czy gdzieś tam po prostu w reklamach chociażby była informacja, że ten produkt spełnia jakieś tam warunki, a finalnie my na przykład nie sprzedamy produktu, który spełnia te warunki, więc na to też warto właśnie zwracać uwagę, bo. To też się troszeczkę wiąże z takimi wyłączeniami, które są bardzo często w regulaminach. To się nazywa, w, w jakby poprawniczemu, wyłączenie odpowiedzialności, natomiast to wyłączenie odpowiedzialności łączy się niejako z klauzulami niedozwolonymi, tak. czyli takimi Klauzulami, które w sposób sprzeczny z prawem i tam zasadami współżycia społecznego i obyczajami, i tak jak właśnie mówię o tej karcie produktu i o tych zdjęciach, no to właśnie główna rzecz, która gdzieś tam mi przychodzi do głowy, to jest pisanie takiej klauzulki, że opis i zdjęcia one nie odzwierciedlają, jak gdyby, mm -hmm. tego, jak wygląda ten produkt i tak dalej. No czyli nie ma opcji na coś takiego, to mówię od razu z góry. Często się spotykam właśnie u przedsiębiorców, którzy zaczynają biznes, albo nie do końca ten biznes onlineowy, tak, albo no, nie wiedzą po prostu, jak to działa, tak. No bo tak. nawet nie tyle prawnik, ale marketingowiec powie, że no czegoś takiego nie można zrobić, tak, no bo to wizerunkowo też gdzieś tam nie jest za jakby za dobre, tak. Więc nawet nie jest kwestia prawna, tylko to jest kwestia taka. Takiej reklamy, czy, 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 czy po prostu dbanie o wizerunek danego przedsiębiorcy. No bo jeżeli właśnie zdjęcia są niezgodne z tym, co tak naprawdę sprzedajemy, czy co do koloru, tak. i tak dalej, tak chociażby, albo co do, nie wiem, fasonu sukienki, czy chociażby pod kątem tego właśnie, co jest w tej zakładce o nas, czy tam w zakładce produktowej, jeżeli to wszystko będzie niezgodne, no to wizerunek potem leży, więc warto po prostu na to na samym starcie, jak gdyby. Zwrócić uwagę, nie? tak naprawdę. Tak, tak. To ja może podam przykład z tego roku: duży sklep, mój ulubiony mhm. sklep z elektroniką mhm. elektro. Kupowałam kamerkę internetową, i na obrazku tylko dlatego ten rodzaj kamery wybrałam. Że miał zaślepkę, tak? Czyli mhm. nie bałam się, że coś zrobię obiektywem. I na zdjęciu była ta zaślepka, ale w mhm. kartoniku nie. Mhm. E, I to był jedyny sklep, gdzie na zdjęciu produktu była ta zaślepka, w innych nie. No to tak sobie pomyślałam, aha, mają jeszcze starą partię, więc mhm. super. No niestety przyszło bez zaślepki. Ja próbowałam reklamację, coś zrobić z tym, żeby odzyskać nie. Ja chciałam tą kamerę za ślepką, tak? Ja chciałam ją po mhm. prostu i nie chciałam odpuścić. Fakt, faktem, że oni też mi tego nie ułatwiali, bo mogli mi napisać: no, sorry Agata, ale nie ma tej kamery. Przepraszamy. Zdjęcie nie takie, nie zaktualizowaliśmy dużo produktów. Ja to rozumiem, ale oni w ogóle nawet nie odpisywali. Ja mhm. nawet próbowałam tam do szefa tego elektro przez LinkedIn jakoś napisać. Gdzie tam nikt nie odpisywał, więc faktycznie, może jakimś tam wielkim ich klientem nie byłam, Jak, co jakiś czas coś kupowałam u nich. No, Bo mm -hmm. zawsze byłam zadowolona, ale w tym momencie no, stracili moje zaufanie i faktycznie wolę nawet zapłacić gdzieś więcej albo zapłacić za dostawę, ale już nie wejść w, w sieć Elektro, która ma też inne sklepy. Mm -hmm. Ale tutaj już może nie będę mówiła, to sobie <laughs> można zawsze sprawdzić. Tak, no tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli my mamy zdjęcie produktu, który no nie do końca jest zgodny z tym, co sprzedajemy, no bo mogli jakby wyłączyć tą swoją odpowiedzialność, i to by było akurat już e, zgodne e, z, z prawem, no ale przynajmniej nie byłoby mocno dyskusyjne. To po prostu zrobić jakąś taką gwiazdkę, ale oczywiście w widocznym miejscu, że, tak. m, że po prostu ten produkt nie zawiera tej zaślepki, tak? Często tak się dzieje. No bo jednak te zdjęcia pakszotowe czy, 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 czy zdjęcia od dystrybutorów, czy tam od producentów, no one nie zawsze są w 100% zgodne, tak? No bo na przykład kamerka mogła być przedstawiona na statywie jakimś, tak? Żeby po tak. prostu ją jakoś ładnie pokazać i tak dalej. No ale przecież wiadomo, że statyw nie jest załączony do. Tak. do, do, do do, 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 do tego produktu. Więc po prostu wystarczy jakaś taka adnotacja, tylko oczywiście w widocznym miejscu, to też nie małym druczkiem i ukryta, tak? tylko w widocznym miejscu adnotacja, że ten statyw, czy, czy ta zaślepka, ona po prostu nie wchodzi w skład, w skład tego produktu. I takie, coś, I takie coś jak najbardziej będzie, będzie jakby w porządku. No nie? Tak, i tutaj jeszcze dodam, że. No wszyscy jesteśmy ludźmi. Ja rozumiem, że oni mają ogromny magazyn i tego mhm. nie jest się w stanie dopilnować. Ale właśnie, jeżeli tutaj, no do słuchaczy, zaczynacie tą sprzedaż, no to po prostu przeproście powiedzcie, a nie utrudniajcie w ogóle komunikację, gdzie ktoś dzwoni, dostają je informacje, że odpiszemy zaraz i tydzień milczą. Więc jak będziecie mieli taką sytuację, no to po prostu Wiecie, jak się zachować, tak? Po prostu po ludzku. Tutaj wspomniałaś o, o tej reklamacji, tak? Tutaj warto, warto wspomnieć, że jest określony czas na tą reklamację i jak oni tak. nie odpowiedzą na, jakby tam w ciągu tych 30 dni, no to jest, to ta reklamacja uznaje się jak gdyby za przyjętą, tak? Więc. Nie więc działało jest... na nich, Wie, wierz mi, że nie działało na nich, bo tak. Z reklamacjami też jest wiele historii, bo właśnie to jest duży problem wśród jakby rozpoczynających biznes, ale tych właśnie też u tych biznesów online, które nie do końca dobrze to prowadziły, to jest właśnie jakby to, to rozpatrywanie reklamacji, rozpatrywanie prawa do odstąpienia, na przykład taka historia, że przy reklamacjach to akurat jest klauzulą niedozwoloną. To, żeby określić, czy produkt jest zgodny z umową, chociażby, to trzeba tak. go otworzyć, tak? Trzeba otworzyć, podłączyć do komputera i tak dalej. I są jeszcze na dzień dzisiejszy sklepy internetowe, które nie pozwalają na to, bo inaczej nie przyjmą reklamacji, na przykład. Albo prawo do odstąpienia nie jakby nie zrealizują, tak, jeżeli opakowanie zostało otwarte. Czy mówimy tutaj o elektronice i o odzieży, tak? No bo jak tak. jedzenie czy jakieś takie rzeczy, no to, to wiadomo, nie. Natomiast mówimy o takich produktach, że tak powiem, typowych, standardowych, no to czasami są takie klauzule, no to od razu uczulam, to jest dalej klauzula też niedozwolona i jakby odmian. Tego typu jakby zdań będących tymi klauzulami niedozwolonych jest też jest trochę tego w jakby w rejestrach, więc spokojnie to sobie można sprawdzić, albo lepiej w ogóle tego nie, nie wrzucać. Bo też trzeba brać, jakby te, te ograniczenia pod tym kątem, że Okej, okay, jeżeli to jest uprawnienie dla przedsiębiorcy, to to jest na 100% ograniczenie dla konsumenta, a już wtedy na pewno powinna się zapalić czerwona lampka, więc nawet kopiując tak. kogoś regulamin, to też jest w ogóle to też jest katorga tak. czasami I, 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 i po prostu jakiś taki ewenement, że no, na, na szeroką skalę, czyli po prostu branie regulaminów tak. dużych firm, dużych sklepów internetowych tak, i kopiowanie to jest tego. Przykład. Ja rozumiem te sklepy, one często po prostu biorą na barki to, że mają jakąś klauzulę niedozwoloną, albo że mają jakieś, no, mocno dyskusyjne ograniczenia w tych tak. regulaminach, tak? Ale oni to tak, sobie wliczają w, w, w koszty, w koszty przedsiębiorstwa tak naprawdę, tak? Więc jak my, jako taki mniejszy przedsiębiorca, albo startujący przedsiębiorca, weźmiemy to od razu na barki, taki regulamin, który ma jakieś tam, no, błędy, czy mocno dyskusyjne rzeczy, no to, no to mogą się tutaj pojawić, e, pojawić różne problemy, tak naprawdę, no nie? Tak, a powiedz mi jeszcze, właśnie odnośnie mm -hmm. tych zwrotów, bo mnie to zaciekawiło, być może to jest, to zależy, mm -hmm. jak we wszystkim, ale jeżeli kupuję mm -hmm. kartę SD. Albo inny produkt, który, żeby otworzyć, mhm. ja muszę zniszczyć to opakowanie. Co w przypadku zwrotu mhm. takiego produktu? Czy yy, też mi przysługuje tamte 14 dni na zwrot? Czy, czy tutaj już? Nie mam prawa do tego. Znaczy, prawo do odstąpienia jest takie, że możesz przetestować produkt, i po tym przetestowaniu może się okazać, że chcesz odstąpić od, od umowy, tak? Więc tutaj jak najbardziej byłbym za tym, żeby jednak otworzyć ten produkt i spokojnie sobie z niego skorzystać, tak? No, przy elektronice to to jest dosyć proste, no, bo wystarczy usunąć tylko dane z tej karty SD, tak, i po prostu można sobie ten produkt zwrócić, i w sumie, no, jak ktoś nie odzyska danych z tej karty, no to nie będzie jakiegoś większego problemu. Natomiast w, w odzieżówce, w branży odzieżowej, modowej jest coś takiego jak wardrobbing, czyli po prostu kupowanie ciuchów online, noszenie ich na jedną imprezę, a potem ich oddawanie tak. i to jest problem, bo Przedsiębiorca musi przyjąć ten produkt, tak, bo prawo do odstąpienia, jakby żeby zostać, by musiałoby zostać zrealizowane, to wystarczy po prostu odesłanie tego produktu no, ewentualnie z informacją, że chcemy odstąpić. tak, Chociaż jak nie ma tej informacji, to też trzeba się domyślać, i, no, i przeważnie, trzeba się domyślać na korzyść konsumenta, tak. no Natomiast e, wystarczy po prostu zwrócić ten towar e, i, i to jest tyle. Nie też trzeba podawać bez metki? powodu. Tak, można, można zwrócić bez metki tej papierowej, no nie oczywiście. Mm -hmm, Ale tutaj tak, mówimy tak, o sprzedaży tak. internetowej, tak, bo tak, przy stacjonarnych tak. sprzedażach to jakby regulamin danego sklepu określa, jak wygląda zwrot, tak? Tylko że to nie jest wtedy prawo do okay. odstąpienia no nie? Tylko to jest po prostu zwrot umowny, regulaminowy, to jak tam nazwiemy, to, 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 to bez znaczenia. Nie? Natomiast przy sklepie online'owym to jak najbardziej można, bez, bez metki gdzieś tam papierowej. To to, to to zwrócić. I nawet jeżeli znajdzie się jakieś myki prawne, mówiąc wprost, na to, żeby takiego zwrotu może nie tyle nie przyjąć, co jakby... No bo może tak, przy prawie do odstąpienia trzeba, jeżeli ubrudzimy my ten ciuch na przykład, tak, to ubranie na tej imprezie, nie wiem, makijażem, to jest najczęstsza rzecz. Tak. Nie, że wino się wylało, nie, że coś jest podarte, tylko makijaż to jest najczęstszy brud, który można znaleźć na wypożyczonym, wypożyczonym, no nie, e, ubraniu. Tak. No, to my możemy żądać zwrotu pieniędzy, a raczej potrącić jakby zwrot pieniędzy za... Tak, część, prawda? Tak, część pieniędzy za prania. Czyli za doprowadzenie tego ubrania do, jakby do, do dalszej sprzedaży, tak? Czyli te, nie wiem, 50 złotych na przykład za koszulkę, która tam kosztuje, nie wiem, 300 złotych, to możemy sobie potrącić. Natomiast często nie opłaca się Potrącać tych, tych, pieniędzy, i to też trzeba sobie powiedzieć, bo po prostu wizerunkowo i marketingowo, może to po prostu gdzieś tam przysporzyć problemów, tak? A zapłacenie marketingowcowi od kryzysów i prawnikowi od kryzysów też kosztuje, więc czasami A. lepiej tych 50 złotych nie zwracać i po prostu, no, przyjąć to czasami na klatę. Niż, niż bawić się w jakieś takie właśnie, że tu, a, tu metka jest oderwana, a tu, że coś jest brudne i tak dalej. tak. No jeżeli to jest na masową skalę, to ja oczywiście rozumiem bardzo przedsiębiorców, że oni tracą pieniądze na tym, natomiast tutaj jest po prostu kwestia rozważenia e, za i przeciw e, jakby doszukiwania się nierealizacji takiego prawa do odstąpienia no nie? albo potręcania gdzieś tam pieniędzy. No, zdecydowanie. Tak, to też zależy, myślę, od y, kosztu, od ceny produktu, mm -hmm. prawda? Bo jeżeli coś kosztuje 50 zł, to się nie opłaca, ale jeżeli sukienka kosztuje 1000 zł, z drugiej strony konsument, y, konsumentka, która kupuje za 1000 zł, zwykle jest, no nie chcę mu uogólniać, ale często bardziej roszczeniowa, tak. więc, y, więc tutaj tak, to jest takie trudne do, do uogólnienia i powiedzenia, jak trzeba zrobić, bo każda sytuacja jest inna. No, ale prawda jest taka, że jednak klienci mają więcej mhm. praw, no nie, niż przedsiębiorcy znaczy w... w zakupach internetowych. Tak. Znaczy w ogóle z samych praw konsumenta, jakby same prawa konsumenta zostały stworzone tak, żeby to konsument miał prawa, a przedsiębiorca miał de facto tylko i wyłącznie obowiązki, tak? Więc jakby taki był sens ustawodawcy. Tylko, że to akurat europejski ustawodawca, więc tutaj nie można zarzucić no. <laughs> polskiemu rządowi niczego, więc to jest po prostu gdzieś tam od góry takie ograniczenia przyszły. Oczywiście pewne rzeczy mogą być inaczej uregulowane, natomiast no akurat polskie prawo jest mocno zbliżone do, do prawa ogólnego europejskiego, które zostało narzucone. Więc no, ono jest mocno prokonsumenckie jednak, a nie pro przedsiębiorca. Także no, to za jakiś czas ma się zmienić, natomiast nie pod takim kątem, że to konsument będzie miał mniej uprawnień, ale że przedsiębiorca, który też będzie zaliczany jako jakby do konsumenta, jeżeli pewne zakupy robi. Tak. Więc, tak. więc to też będą pewne uprawnienia i utrudnienia, które, które będzie posiadał ten przedsiębiorca sprzedający innym przedsiębiorcom, którzy będą zaliczani do konsumentów i konsumentom, tak? tak. Mam nadzieję, że, że, że rozumiesz i rozumiecie, o co chodzi, no nie? No bo to będzie tak, że przedsiębiorca, który kupuje coś na, jakby na swoją firmę, on będzie mógł być zaliczony jako konsument. Teraz tak nie jest, tak. No nie? ale tak będzie. Nie w jest, 2021, tak. czyli w przyszłym roku, tak, e, tak będzie planowane. Zobaczymy jeszcze, jak to tam się rozwinie, e, no bo trochę to poprzedłużali w związku z tą, z tą koroną, więc też nie chcę tutaj dawać stuprocentowej pewności, że nagle się te przepisy znowu nie zmienią. Natomiast e, no, będzie ciekawie, będzie ciekawie na pewno w przyszłym roku no nie? dla przedsiębiorców, dla sklepów internetowych. Tam, tam jest taki problem, i to jest taki główny problem, właśnie w odróżnieniu przedsiębiorcy zwykłego od przedsiębiorcy, który będzie miał uprawnienia konsumenckie. To jest dosyć duży problem po stronie prawnej, mówiąc wprost, w odróżnieniu takim, żeby dać jakąś taką metodę pozwalającą na odróżnienie tych, tych przedsiębiorców i tych konsumentów. A druga rzecz, też trochę od strony IT, to będzie problem z wdrożeniami. Bo jeżeli prawnik dorwie się do jakiejś kwestii IT, no, no to tak. tutaj zdecydowanie konsultacja IT musi, musi gdzieś tam dodatkowo być, no nie? Tak. Czyli przy wdrażaniu tych nowych zmian konsumenckich, to zdecydowanie prawnik z IT będzie musiał ściśle, ściśle współpracować, no nie? Tak, tak. Bo pamiętam, że było coś takiego, że jeżeli przedsiębiorca kupuje na fakturę coś, co. Będzie wykorzystywał w ramach firmy, to już jest, jest traktowany jako firma, ale jeżeli w tak. ramach prywatnych i w tak. tego już nie może wrzucić w koszty, prawda? Coś w ten styl. Już nawet abstrahując Aha. w ogóle od tych kosztów, to właśnie w odróżnieniu, kiedy ktoś kupuje na firmę, no bo w tym i w tym przypadku ktoś, przedsiębiorca bierze to na fakturę, tak? tylko że w jednym przypadku wykorzystuje to w ramach swojej działalności gospodarczej a w drugim dla celów prywatnych. I teraz jak odróżnić? Znaczy są pewne propozycje, żeby na przykład był jakiś checkbox, tak, że kupuje to także kupuje to dla celów prywatnych, kupuje to dla celów celów działalności gospodarczej. I to jest powiedzmy okej, okay, bo to jest trochę takie oświadczenie. No, ale są głosy, że to oświadczenie nie ma jakiejś takiej, może nie tyle mocy prawnej, co nie ma jakiegoś waloru prawnego, nazwijmy to, tak? No, bo ktoś zaznaczy, że kupuje to dla celów prywatnych, ale jednak będzie to wykorzystywał dla celów działalności gospodarczej, bo może to sobie zrobić, tak? Więc to oświadczenie de facto jest nieważne. Więc więc tu są, są pewne problemy. Ten temat zdecydowanie warto poruszyć gdzieś tam bliżej stycznia, myślę, bo wtedy wyjdzie. Więcej ciekawych rzeczy, natomiast najpewniej praktyka pokaże po prostu, jak to wygląda. No tutaj o RODO mieliśmy nie mówić, natomiast akurat wspomnę tutaj RODO, tak. bo akurat wdrażałem RODO jeszcze przed majem 2018, czyli zanim to RODO weszło w życie, to już wielu przedsiębiorców chciało się dostosować do RODO. I to było chodzenie trochę na, na oślep, tak? Bo nie było praktyki, nie było żadnych opracowań, nie było niczego. I to trochę teraz tak wygląda, tak? Nie ma opracowań, nie ma praktyki konkretnej, nie ma wyroków sądów, to już w ogóle, na temat tych nowych praw konsumenckich. Więc, my możemy mówić, że dana metoda X jest dobra, tak? Natomiast, na koniec dnia, to i tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceni, ewentualnie oceni to potem sąd, tak? tak. Więc no, to, to będzie troszeczkę chodzenie na oślep, ale to też nie jest aż taki duży problem, tak mi się wydaje, żeby coś wymyśleć i żeby po prostu to, to wdrożyć. Znaczy w sensie, lepiej już mieć tego, ten checkbox, tak, z tymi oświadczeniami, niż nie mieć nic. No bo przynajmniej dochowaliśmy tej należytej staranności i tak dalej, więc ten minimum będzie trzeba i tak zrobić, no nie? Dokładnie, dokładnie. A powiedz proszę, m, bo jeszcze y, wiem, że dostawy. Dostawy mm -hmm. są y, często takim problemem, też na przykładzie moim y, że y, problem miałam z kurierem i z. Wygłosiłam to y, do sklepu, mm -hmm. oczywiście wiedząc, że to sklep odpowiada za tą dostawę, mm -hmm. ale sklep poprosił mnie o kontakt do kuriera, do firmy kurierskiej. Firma kurierska pokazała mi y, środkowy mm -hmm. palec, bo powiedziała, że ich klientem jest sklep internetowy. No i ja tak sobie mogłam chodzić, chodzić. W końcu machnęłam ręką, bo już mi się nie chciało. No, ale tutaj chyba też warto powiedzieć, właśnie, że jak wyglądają te kwestie dostaw, no nie? Produktów do klienta. Znaczy, nie, to jest tak, jak mówisz, tak? To sklep ma zawartą tą umowę z, z kurierem. Klienci bardzo często nie mogą za dużo zrobić, natomiast kurierzy znaczy. Wszyscy kurierzy, którzy są popularnymi kurierami, tak, tak. popularnymi firmami, oni mają procedury na to. To nie jest tak, że on powinien gdzieś tam spuścić po brzydwie, czy czy po prostu mówiąc, mówiąc brzydko olać tego klienta, tak. no ale tak to czasami wygląda. Oni mają jakby procedury do tego. To wygląda tak, że jeżeli zgłasza się taki klient, że nie wiem, paczka nie doszła albo coś jest nie tak z paczką, bo jest zniszczona, czy produkt jest zniszczony i widać to na paczce, że na przykład jest jakaś dziura w paczce, no to są te procedury właśnie i to wygląda tak, że zgłaszamy taką informację do, do tego kuriera tam w odpowiednim terminie, no bo to też nie po miesiącu czasu, tylko tam nie wiem, 3, 4, 7 dni, to też czasami zależy od gdzieś tam wewnętrznych regulacji tego, tego kuriera, ile on tam tych dni ma, na ile on wydłużył te, te, te terminy sobie gdzieś tam. Zgłaszamy to i po prostu wypełniamy taki formularz wad właśnie tej paczki, co się stało i tak dalej, tak? Tutaj warto zwrócić uwagę, że Często jest tak, że ci kurierzy na szybko, jakby oddają te paczki. A masz tutaj pan paczkę, i tak naprawdę, jak będą problemy z tą paczką, to zgłoś się do nas później. Znaczy, to tak nie powinno wyglądać, i najlepiej od razu sprawdzać. Może nawet nie tyle otwierać paczkę, jeżeli już naprawdę my nie mamy czasu i ten kurier nie ma czasu, ale sprawdźmy paczkę. Nie wiem, jak mm -hmm. ona po prostu, jaki ma dźwięk, tak? Czy tam po prostu latają te rzeczy, bo jak latają to od razu warto otworzyć tą paczkę. Jakby na miejscu przy kurierze i od razu spisać ewentualny protokół. Natomiast jeżeli nic nie lata w paczce, to jest dobrze zabezpieczona, tak? Jeżeli nie ma żadnych znaków jakichś uderzeń, znaczy ponad normę uderzeń, no bo wiadomo, gdzieś tam w samochodzie jakieś lekkie mikrouderzenia tak dalej, to są, tak? Nie ma żadnych dziur tam i tak dalej, no to, to powiedzmy jest w porządku, ale jeżeli będą jakieś dziury w paczce i to i to naprawdę się zdarza, że jest po prostu tak jakby ktoś pręd wbił tak. w, 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 w paczkę. Więc no to wiadomo wtedy, że telewizor będzie przybity na jakimś prętem czy, czy tak. czymś. Więc warto na to zwracać uwagę i od razu spisywać protokoły, tak? Ten kurier musi to, to, to przyjąć, tak? Nie ma opcji. Jak tego nie przyjmie, takiego protokołu i nie będzie chciał go spisywać, no to niestety, ale zgłosić takiego kuriera od razu do, do tej firmy kurierskiej będzie trzeba, no nie? Ale to my powinniśmy jako kupujący zgłosić to do sklepu, prawda? Bo sklep odpowiada za, za dostawę. Znaczy tak, no dodatkowo my to oczywiście zgłaszamy do sklepu, tak? My to jak chcemy to i możemy zgłosić na, na policję, <noise> że tutaj mamy jakieś oszustwa i tak dalej. Natomiast sklep to oczywiście, zgłaszamy to do sklepu, natomiast kurierzy są przygotowani na, na takie rzeczy właśnie specjalnymi protokołami, tak? Dostajemy okay. kopię takiego protokołu, kurier ma, ma swoją i on to przekazuje już dalej do, do swoich władz, do, do swoich, wiesz, jakby zarządzających, tak, no tak, nie? Tak. Więc on to też dalej już przekaże do sklepu. Więc tutaj można oczywiście dwoma ścieżkami. Natomiast powiem Ci, że Ty teraz właśnie mi się przypomniało, bo tutaj wspomniałaś właśnie o tych dostawach i tak dalej. I w sumie myślę, że warto o tym, o tym wspomnieć, bo tam wcześniej rozmawialiśmy o tych klauzulach niedozwolonych, o tych regulaminach i tak dalej. To częsty jest problem z tym, że w regulaminach źle jest opisany proces jakby zakupu i proces dostawy. My Aha. takie rzeczy musimy mieć opisane w regulaminie, czyli z jakich kurierów korzystamy, jakie są ceny. To nie musi być bezpośrednio w regulaminie wskazane, tak? Że cena na przykład za jakiegoś tam kuriera to jest 15 zł, a za pocztę polską to jest 7 zł. No nie? Mhm. To nie musi być w regulaminie, to może być w karcie produktu, to może być gdzieś tam w formularzu zakupowym, gdziekolwiek, w widocznym miejscu oczywiście dla tego konsumenta, z racji tego, tych, tego prawa do informacji, z, z jakby z początku nagrania. Natomiast to musi być gdzieś wskazane. Kolejna rzecz też z procesem zakupowym to jest oznaczenie momentu zawarcia umowy. To też jest, to też jest bardzo istotne, bo najczęściej to wygląda tak, że jak ktoś kliknie sobie tam, kupuje i płacę i tak te, dalej te przyciski zakupowe, to że w tym momencie jest zawierana umowa. Ale przy większych sklepach albo przy sklepach, gdzie nie ma pewności co do stanu magazynowego. To warto przedłużyć ten moment zawarcia umowy, nie do momentu na przykład kliknięcia przycisku tego zakupowego, tylko do momentu potwierdzenia zakupu. Potwierdzenia, tak. Tak. I to dużo, dużo sklepów tak robi, natomiast dużo sklepów, druga połowa sklepów można powiedzieć, drugi 50%, albo większe 50%, robi tak, że jednak jest z momentem kliknięcia przycisku, a potem jest problem, no bo jeżeli nie mamy czegoś na, na magazynie, a ktoś to kupił i została zawarta ta umowa sprzedaży, tak, no to tak. nie ma opcji, że teraz sklep nam powie: No, sorry, zwrócimy ci pieniądze i tego nie dostarczymy. Tak. Oczywiście może, może to zrobić, tak, w sensie może zaproponować coś takiego, natomiast konsument może żądać wykonania tej umowy. Były takie akcje, gdzie, ym, i są, nawet nawet nie, nie chcę mówić już o, o marce konkretnej, mm -hmm. tak? Natomiast wczoraj była, wczoraj 28 maja, była głośna akcja z pewną y, marką odzieżową, gdzie, y, znaczy nie odzieżową, tylko tam galanteryjną nazwijmy to, gdzie wystawili y, w sprzedaży swoje produkty po niskich cenach. A potem się nagle wycofali z tych niskich, niskich cen, pomimo tego, że konsumenci z całej, z całej Europy de facto już kupili te produkty. I teraz istotny jest moment zawarcia umowy, bo jeżeli oni się wycofali z tej sprzedaży i teraz chcą jakby żądać, chcą zwrócić pieniądze wszystkim, tak? No to jeżeli zawarta ta umowa była w momencie od razu kliknięcia tego przycisku, no to rodzi to pewne problemy. Już abstrahując od kwestii wizerunkowych, no to wtedy to kwestie prawne w ogóle nie mają nic do czynienia. Obecnie w który moment zawarcia umowy, jeżeli konsument się przyczepi, to zawsze się przyczepi, no nie? No bo ma, ma tak. do tego prawo po prostu, w sensie takie, wiesz, marketingowo-wizerunkowe prawo, możemy to nazwać w ten sposób. Natomiast od strony prawnej, to jeżeli ktoś kliknął ten przycisk i, z, i kupił towar za 200 zł, a nie za 500 zł, to konsument ma prawo żądać wydania tego towaru w tej cenie, tak? No albo żądać odszkodowania, tak? No ale tu odszkodowanie, no to to jest dyskusyjne, no bo na no, jakiej jakby na jakiej podstawie faktycznej miałoby żądać odszkodowania no chyba że stracił multum pieniędzy bo nie kupił jakiegoś ciuchu, ciucha tak no to okej okay. natomiast no odszkodowaniem to jest to, to, to jest większa dyskusja już bardziej procesowa natomiast konsument ma prawo żądać wydania tego, tego towaru tak sklep nie może od tak, tak sobie po prostu powiedzieć że okej okay, zwrócę zwrócę ci mm -hmm. pieniądze no nie więc to warto na to zwrócić uwagę bo to, to się wydaje takie e, może nie, nie proste, ale trochę takie prozaiczne na, na co dzień, tak? Że nie zwraca się na to uwagi. uwagi. Okej, okay, nie mamy towaru, to po prostu go, go nie sprzedamy finalnie i zwrócimy pieniądze. Natomiast e, tak to nie wygląda. I w związku z tą marką odzieżową, to akurat zagraniczna marka odzieżowa, no. Lament konsumentów jest niezły, i powiem szczerze, już widzę dużo głosów, gdzie będą zgłaszać do Europejskiego Rzecznika Praw Konsumenta tą tą, tą firmę i na pewno będzie miała problemy. Czyli ciekawe jestem, jak to się po prostu rozwiąże. Mhm. Wątpię, że to ucichnie po tygodniu dwóch. Jeżeli ten Europejski Rzecznik Praw Konsumenta, czy, czy w ogóle danego państwa Rzecznik Praw Konsumenta, jeżeli on wejdzie, to za jakiś czas na pewno będzie jakaś informacja. Znaczy, to pewnie minie kilka miesięcy, oczywiście, mm -hmm. nie? bo to, to nie jest tak, że to jest z dnia na dzień. Wspomniałeś o tym, że to poszło globalnie. To chyba też warto powiedzieć, że sklep, który sprzedaje klientom z Polski, ten sklep musi, z Francji, właśnie, musi spełniać obo prawo polskie, prawda? Czy to... E, znaczy to, to, to nie jest tak do końca? Okej, okay, no właśnie. E, powiem tak, jeżeli e, robimy ekspansję danego sklepu internetowego, bo powiem, jak to wygląda po prostu w praktyce. No, nie? Mm -hmm. Jeżeli jestem przedsiębiorcą, który działa w Polsce, powiedzmy, e, i chce sprzedawać globalnie, czyli chce tak. sprzedawać e, na przykład do wszystkich krajów europejskich, nie nastawia się na konkretny kraj, na przykład na Niemcy czy na Francję, tak. tylko po prostu sprzedaje z Polski i ma otwartą sprzedaż e, za granicę. To on oczywiście spełnia przepisy polskie, no i spełnia przepisy takie globalne, ogólnoeuropejskie, tak? Jeżeli przepisy polskie czegoś nie regulują. No akurat to regulują wszystko, jak nie większość rzeczy, więc tutaj nie ma jakichś problemów. Natomiast jeżeli znalazłoby się coś, że czegoś by nie regulowały, no to wtedy rozporządzenia europejskie, tak? I nie musi spełniać wtedy warunków francuskich czy niemieckich konkretnie. Tutaj jest oczywiście jakiś taki wyjątek, o którym zaraz powiem, przy konsumentach, natomiast przyjmijmy na ten moment, że nie musi spełniać warunków mm -hmm. i nie musi mieć regulaminu dostosowanego do Francji czy do Niemiec. Natomiast jeżeli on sprzedaje w Polsce i komunikację prowadzi po polsku i w Polsce jest to komunikacja i tak dalej do polskich konsumentów, to spełnia warunki polskie, obojętnie czy jest sprzedawcą z Francji czy z Niemiec. Czyli, jeżeli Polak, polska firma wchodzi do, do Francji i zaczyna komunikować, robić marketing po francusku, ma stronę internetową po francusku, to regulamin i dokumenty też powinny być po francusku. Oczywiście w dokumentach jest napisane, że obowiązuje prawo polskie, natomiast dokumenty i tak dalej powinny być już w języku kraju, który, w, którym, w którym jest prowadzona sprzedaż. Bo jeżeli my prowadzimy sprzedaż globalnie. To wystarczy po angielsku, tak? Czyli po prostu w języku, mhm. powiedzmy, globalnej komunikacji międzynarodowej, nazwijmy to tak, tak? To nie trzeba po prostu mieć e, 10 języków, tak? Pomimo tego, że ktoś z Francji może kupić, tak? No bo mhm. e, sprzedaż jest otwarta na całą Europę, tak. ale nie musimy mieć e, po francusku dokumentów i tak dalej. Natomiast jeżeli już komunikację zaczynamy prowadzić i już nastawiamy się na tego konsumenta z, z Francji, na przykład, czy z Niemiec, to już dany język powinien nam wejść e, do dokumentacji. I ten właśnie wyjątek, o którym chciałem powiedzieć, to jest, to jest tak, że jeżeli w danym kraju prawo do odstąpienia jest korzystniejsze, tak, to ten przedsiębiorca z Polski powinien realizować według tych wytycznych z tego kraju, z którego pochodzi konsument. No właśnie. Coś tak. tak. Jeżeli na przykład prawo do odstąpienia we Francji będzie dłuższe niż 14 dni, to mhm. ten przedsiębiorca z Polski powinien realizować to prawo dłuższe. Dokładnie. To, to, Właśnie to, to, jest, takiego, no... to nie jest tak, że my w regulaminie musimy to uwzględniać, bo my nie musimy się dostosowywać do e, przepisów tego, tego kraju z jakby francuskiego, tak? Czy tam niemieckiego, jak sprzedajemy na przykład globalnie. Ale w razie sporu wtedy dopiero e, musimy, czy wtedy już musimy? No nie, może, może tak. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, coś mi się tam kołatało. To w sumie właśnie rekomenduję też, mogę publicznie to też e, zarekomendować. Że jak globalnie, to po angielsku nie dostosowujemy się pod, pod, przepisy, e, pod mm -hmm. przepisy lokalne. Natomiast e, jeżeli sprzedajemy lokalnie do, nie wiem, Francji, Anglii, Niemiec, e, nie wiem, gdziekolwiek, do jakiegoś kraju, to wtedy już trzeba zwrócić uwagę na język e, tych, do, tych, tych dokumentów, tych, in, tych informacji, tych obowiązków informacyjnych z RODO i tak dalej. Oraz oczywiście gdzieś tam się zapoznać też czy nie ma jakichś obowiązków dodatkowych. No bo wiadomo, Francja czy, czy, czy Niemcy mogą sobie nałożyć jakieś obowiązki dla przedsiębiorców, którzy u nich sprzedają, a są za granicą, tak? No tutaj nie. Nie ulega wątpliwości, że coś takiego może być. No Pod kątem podatkowym chociażby, czy, czy, czy pod kątem jakichś, jakichś innych uprawnień. Tak? Na przykład Niemcy mają coś mhm. takiego, jak no nie powiem teraz tej nazwy niemieckiej tego, tego rozporządzenia, bo to, czy tam tego, tych, tych przepisów, bo to jest dosyć długa nazwa, wiadomo, jak to w języku niemieckim. Natomiast jest coś takiego, jak przywożenie opakowań do jakby na teren Niemiec, tak. Te opakowania tak. są jako śmieci, więc trzeba dodatkowo do rejestru odportucz się wpisać. Coś jak polskie BDO, tak? że trzeba się wpisać po prostu do takiego rejestru w, w Niemczech. No, no, tam też są blogerzy prawniczy, tacy jak ja, tak? którzy gdzieś tam też, też w razie czego. Można sobie poczytać na ten temat na pewno. Nie? Tak, Chociaż tak, nie, powiem Ci, że nie, nie wszystkie opracowania są, nie wszystkie opracowania są jakby w danych językach robione. Nie chcę robić tak, jakiejś takiej tak, tak, krypto kryptoreklamy czy reklamy, ale to akurat jestem dumny z tego mojego opracowania, bo zrobiłem coś takiego, jak oznaczanie składu surowcowego, czyli metkowanie. Czyli co powinno się znaleźć na metkach. To jest w ogóle, wiesz, specjalistyczna wiedza, w sensie typowo dla branży odzieżowej tylko i wyłącznie. Ale jest coś takiego, właśnie jak na poziomie Unii Europejskiej rozporządzenie o metkowaniu, które no. Kraje europejskie nie do końca je wdrożyły. Polska, można powiedzieć, że w ogóle go nie wdrożyła, tego, tego rozporządzenia. I ono tak sobie wisi i w sumie nie jest przez nikogo wytłumaczone. W Polsce to opracowanie, które zrobiłem, to jest jedyne opracowanie w sumie w Polsce na, na dzień dzisiejszy. Trzeba pomyśleć, właśnie wdrażając się lokalnie w jakimś kraju, że też mogą być takie przepisy, o których nikt nie mówi. Nie ma żadnych opracowań co do, co do tych przepisów, albo jest jedno, jedyne opracowanie, tak? A sprzedając w danym miejscu, my musimy o nim wiedzieć. Więc tu warto po prostu, warto to zaznaczyć. Także tam prawa konsumenta, prawa konsumentami, natomiast. Jest masa innych przepisów, które, tak. które, które, warto wziąć pod uwagę, tak, szczególnie dla branży odzieżowej, czy, czy, dla branży elektronicznej, bo jak już o tej branży elektronicznej też, też rozmawialiśmy, no to przecież są elektroodpady i tak dalej. Kraje gdzieś tam też sobie różnie to powdrażały. To akurat nie wiem, jak to tam było wdrażane w, w, w krajach, natomiast wiem, że jest coś takiego i też trzeba na to po prostu, po prostu zwracać tak. uwagę, no nie? Tak, tak, tak. No, trochę tutaj tych zawiłości jest, już nie mówiąc mhm. o tym, że okej, okay, to decydujemy się globalnie wejść, no bo jest łatwiej, nie trzeba się dostosowywać do każdego kraju osobno, ale z drugiej strony koszty dostawy i to jest też takie tutaj logistyczne kwestie, więc no, zawiłości trochę jest. A powiedz mi, proszę. Czy wiesz, przy tym, przy tym globalnym, Aha. bo to może tylko sprostuję. Wiesz, czy to, tak? to nie jest tak, że nie trzeba się dostosowywać? Bo to, co powiedziałem, czyli, że jeżeli są jakieś takie przepisy, wiesz. Tak, tak. Faktycznie no, no, masz szansę. Żeby, żeby to była, no. żeby to była pewność, no nie? Bo to czy lokalnie, czy globalnie? Tak. To jest taka właśnie różnica, że po prostu język jest inny i na pewno nie musimy się globalnie dostosowywać, tak? No, chyba, że jest jakieś naprawdę, jakieś takie przepisy wewnętrzne, które po prostu nakładają zawsze ten obowiązek. Tak jak chociażby te elektrośmieci czy, 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 czy te śmieci opakowania w, w Niemczech tak. chociażby, tak? No to, no to jest przymus tak, niestety tak. już odgórny, no nie? Tak, i, i liczyć się z tym, że właśnie jeżeli są lepsze warunki hmm. dla konsumenta, załóżmy w tej Francji, no to musimy się do tego dostosować. Tak, tak. A powiedz mi proszę, a jak jest z reklamą? No bo wiemy albo nie wiemy, no wiele film nie wiem, bo cały czas to widzę. Jakieś losowania, tak, te konkursy, oznaczania y takie, takie główne rzeczy faktycznie, bo to też można tutaj rozmawiać na ten temat dwie godziny, ale o promocji w mediach społecznościowych może gdzieś w internecie czy mają prawo nas śledzić te wszystkie reklamy w różnych miejscach. Właśnie jak to jest z tymi działaniami na Facebooku, czy to polskie prawo czy to nie wiem, regulaminy Facebooka tutaj trzeba brać pod uwagę. No, tych rzeczy jest mhm. wiele, ale tak takiej podstawy. Jasne, to, to może zacznijmy od tego, zacznijmy od tego co jakby nam, na, na, od, od końca, to co powiedziałaś, czyli jakie prawo? No, jesteśmy polskim przedsiębiorcą, więc już abstrahując od tych globalnych rzeczy, no bo to też będzie miało zastosowanie tak. do wszystkiego innego, to co powiedziałem, tak? Czyli, mm -hmm. czy do konkursów, czy do jakichś reklam i tak dalej. Jeżeli prawo lokalne z czegoś zabrania, to my tego robić nie możemy, no nie? Natomiast yy, startujemy od prawa polskiego. No to oczywiście prawo polskie ma zastosowanie, czy to do konkursów, czy to do jakichś reklam, do nieuczciwej konkurencji, gdzie tam też są, jest taka, no, niejako lista zakazanych reklam de facto. To też mogę zaraz co nieco o tym opowiedzieć. Natomiast no, oprócz przepisów polskich, oczywiście musimy brać pod uwagę regulamin Facebooka, obojętnie jaki by on nie był. No bo jeżeli organizujemy sobie przykładowo, no, organizujemy jakiś konkurs, jakąś jakiś konkurs, nie, nie nazywajmy tego loterią, tylko na razie konkurs tak. na Facebooku, no to oczywiście musimy wziąć pod uwagę ten Facebook, oprócz prawa polskiego. Pod uwagę z tego względu, że Facebook nam może zablokować po prostu to, tą akcję, na to, że to nie będzie zgodne z ich regulaminem. A regulamin jest po prostu umową tak. pomiędzy użytkownikiem a tym Facebookiem, więc my musimy realizować ten regulamin, obojętne, jaki on by nie był. Ja wiem, że on jest dyskusyjny i tak dalej, i o tym myślę, że to nie ma co, nie ma co, co rozmawiać. Natomiast um, Regulamin nakłada pewne obowiązki, na przykład w zakresie konkursów. Jesteś takiego w regulaminie, że nie można. Jak gdyby odpowiedzialnością obarczać Facebooka za realizację czy za ten konkurs. Także po prostu trzeba napisać, że Facebook jest wyłączony z odpowiedzialności, że Facebook nie partneruje za, jak gdyby, temu, temu regulaminowi. Tak? Jest coś takiego i trzeba, temu, temu konkursowi, jest coś takiego i trzeba po prostu o tym, o tym wprost wspomnieć. I można o tym wspomnieć właśnie w takim regulaminie konkursu. Po prostu robimy sobie własny regulamin i opisujemy tam, jak przebiega. Jakby proces wyłaniania zwycięzcy. Informujemy właśnie o tym, jakby kto jest w jury, kto jest w jury, jakie są nagrody, jaka jest wartość nagrody. Tutaj o kwestiach podatkowych możemy też poinformować, kto płaci, kiedy płaci i tak dalej. Informujemy o tym, że Facebook jest wyłączony z tej odpowiedzialności właśnie i, 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 I jakby pod tym kątem warto mieć ten regulamin, pomimo tego właśnie, że jakby przepisy polskie nie nakładają takiego obowiązku. No właśnie, no. Nie, nie trzeba mieć zgodnie z prawem regulamin. Nie, 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 tak? nie, nie trzeba mieć, natomiast no, pewne warunki gdzieś tam tego konkursu trzeba opisać, tak? Więc regulamin jest fajną opcją. No bo my startując z konkursem, to jednak ta treść tego posta konkursowego, nazwijmy to, ona jest często marketingowa, tak. Ona, no ona nie jest za bardzo tak. informacyjna, tam nie ma za dużo informacji, tak? Weź udział w konkursie, napisz nam tutaj coś, my wybierzemy, tak, no ale kto wybierze? My, czyli kto, tak? Na jakich zasadach wybierze i tak dalej. No to. Klienci czy w ogóle ludzie chcą takie rzeczy wiedzieć i, i o ile regulaminów e-commerceowych, czyli regulaminów sklepów internetowych ludzie nie czytają, to ja jednak częściej się spotykam, że regulaminy konkursów ludzie czytają. Tak. Bo chcą po prostu wiedzieć, o co chodzi, jak wygląda ta cała rozgrywka konkursowa itd. Tak Natomiast tutaj warto wspomnieć, że mm, jakby są dwa rodzaje konkursów najczęściej. Loteria i taki konkurs standardowy, typu, że właściciel sklepu, czy tam organizujący wybierze według własnej jakiejś takiej inicjatywy, czy według własnego jakiegoś tam wyboru, wybierze zwycięzcę. To są jakby dwa konkursy. I polecam brać ten drugi. Czyli lepiej samemu. Jakby wybierać zwycięzcę, niż poddawać losowaniu, bo losowanie to jest loteria, a tutaj mamy już przepisy odpowiednie do tego. Jest to dosyć, może nie tyle skomplikowane, ale czasochłonne, kasochłonne i po prostu trzeba to zgłosić do odpowiednich organów, taką loterię. A jeżeli my organizujemy sobie taki konkurs. No, to się nazywa przyrzeczenie publiczne. Natomiast myślę, że to jest, nazwa jest nie, 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 warta zapamiętania. Jeżeli my organizujemy taki konkurs, gdzie samemu wybieramy jako organizatorzy tego zwycięzcę, no to tutaj tak naprawdę nie ma żadnych takich obowiązków, oprócz takich typowych, typu, żebyśmy po prostu poinformowali tego, tego klienta właśnie w formie na przykład regulaminu o czymś i tak dalej. Tak? To nie jest obowiązek prawny. Ale to jest po prostu obowiązek, który no, utarł się w praktyce i zalecam po prostu jakby posiadanie tego regulaminu, tak? Żeby poinformować po prostu o tych wszystkich, o tych wszystkich rzeczach. To jest o tych reklamach tam mhm. mówiłeś, że przeciw konkurencji, tak? Tak, tak, tak. Znaczy jest coś takiego jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest to, powiem no. szczerze, bardzo ciekawa ustawa, już nawet nie pod kątem reklam, ale pod kątem jakby jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej, bo Akurat w, w branży odzieżowej się spotyka nieczęsto z naruszeniami w postaci reklam, częściej z naruszeniami w postaci jakichś podróbek, czy podszywania się pod kogoś i tak dalej. No to jeżeli prawa autorskie nam nie pomogą w danym zakresie, no bo nie każdy produkt jest autorski, czy nie każda. Yy, Treść, którą wyprodukujemy, ona ma gdzieś tam walor tej twórczości i wchodzą prawa autorskie, to zawsze możemy skorzystać sobie z czynów nieuczciwej konkurencji. To jest troszeczkę taki wytrych, i myślę, że mogę to powiedzieć. No, bo jeżeli coś nie jest jakby chronione przez prawa autorskie, to jest chronione przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tak? I tak, tak. samo jest przy reklamach. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji też, jakby, opowiada trochę o tym, czym jest ta nieuczciwa reklama. To są na przykład takie reklamy, które są, no jakby sprzeczne z prawem, to oczywiście, tak, bo to na przykład zakaz reklamy alkoholu i tak dalej, sprzeczne z dobrymi obyczajami, czyli nagle, jakby jakieś, nie chcę tutaj mówić, ale jakieś takie poniżające rzeczy może byłyby w reklamie mm -hmm. czy jakaś nie wiem seksualizacja i tak dalej w reklamie by była, to też tutaj A by, No tak, też można byłoby się zastanowić, czy to nie jest właśnie reklama jakby niezgodna z dobrymi obyczajami. Oczywiście, no jak Jakaś marka czy ktoś wypuszcza taką reklamę, to podejrzewam, że. A czym mam nadzieję, mam cichą nadzieję, że jednak była konsultacja wcześniej co do takiej reklamy z przekleństwami z prawnikiem, żeby jednak przegadać to i jakieś takie za i przeciw, żeby były, no nie takie wyważone. Natomiast. Jeżeli to miałoby być taka czysta reklama yy, i miałbym powiedzieć z góry, y, bez jakichś takich analiz i tak dalej, no to oczywiście tutaj dobre obyczaje pewnie byłyby naruszone, mm -hmm. no nie? Też są takie kwestie, na przykład co do reklam wprowadzających w błąd klienta. No to, to są częste reklamy. Yy, to są częste przypadki takich naruszeń, tak? Gdzie klient jest wprowadzony w błąd. Yy, to też jest, yy, no, trochę naciągane by było, ale też. Yy, yy, bo zobacz, jeżeli w tej karcie produktu miałaś tam zaślepkę na, na tym, tak. no to de facto to była też reklama, tak? Więc w związku z tym to też mogły być czynem uczciwej konkurencji. No to ja jest trochę naciągane, ale to jest też jakiś przykład, tak? Że tak. jeżeli my mówimy coś w reklamie, że produkt ma e, jakieś tam walory, e, tak? że, że nie wiem, wchłania 100% potu na przykład koszulka sportowa, tak? a okaże się, że nie wchłania tego potu w 100%, tylko na przykład w 80%, no to to już jest reklama wprowadzająca w błąd, więc tutaj już tak. konkurencja e, gdzieś tam może podziałać i pozgłaszać do odpowiednich organów więc e, polecam jeżeli e, jest się marketingowcem i chce się robić te reklamy, żeby były zgodne z, z prawem, bo to trzeba powiedzieć szeroko. Reklama to nie telewizyjna reklama tylko, tak? Tylko to jest reklama wszędzie. To jest e, publikowanie posta na, na Facebooku. To też jest niejako reklama, tak? Bezpłatnego? Danego produktu. Nie, niepłatnego. Tak, no bo czemu nie, jeżeli my sprzedajemy dany produkt w danym poście, prawda? No to to jednak e, też jest poniekąd no reklama. Przecież tak, my reklamujemy, reklamujemy ten produkt. No. Tak, ale wiesz, co z tym, z tą zaślepką, co mówisz, że trochę naciągane to zdjęcie, ale gdyby oni mnie remarketingiem śledzili, reklamą remarketingową mm -hmm. ze zdjęciem tak. tego, nie wiem, czy mnie nie śledzili, nie pamiętam, bo ja mm -hmm. kupiłam to, mm -hmm. ale to już by było wtedy. Tak, to już, to już gdzieś tam można byłoby podciągnąć. Tylko ja tutaj mówię, że nie chcę używać słów, to zależy, bo wiem, że ludzie tego nie, nie lubią, tak, ale. E Mówię, że można byłoby podciągnąć z tego względu, że akurat przy tej ustawie tam jest, to, to są rzeczy, które podlegają dyskusji. Tak? Wszystko, co jest tam zapisane, mogę to powiedzieć szczerze, no jak nie wszystko, to 99% podlega dyskusji. To są po prostu takie ogólne informacje, no bo, bo co to znaczy reklama wprowadzająca w błąd? No, są. 40-stronicowe opracowania prawnicze mówiące o tym, co to jest reklama wprowadzająca w błąd, no nie? Także ta ustawa nie mówi nam wprost, co można, czego nie można. To są może niewytyczne, ale to są jakieś takie bardziej reguły czy po prostu ogólne rzeczy i dlatego ona jest fajna, ta ustawa, powiem szczerze. Dlaczego no nie? właśnie nie, bo nie wiadomo, co zrobić? Właśnie, właśnie nie, właśnie o to chodzi, że jeżeli nie mamy możliwości na przykład skorzystania z praw autorskich, tak? To możemy dane naruszenie podpiąć pod, e, pod czyny nieuczciwej konkurencji. Nie wiem, jakieś tam naśladownictwo i tak dalej. Więc. E, no tak, on... ale jeżeli jesteśmy konsumentem albo chcemy komuś coś, no, chcemy konkurencję właśnie jakoś podkopać. Ale ja, jako marketer mojego sklepu, no to nie wiem, co, z, co zrobię, co będzie dobre. Nie, no wtedy po prostu jakby w utarte schematy trzeba wchodzić, tak? Ale to, to, to nie jest inna, to nie jest jedyna ustawa, która tak, tak mówi. RODO chociażby, tak. to, to ono też nam nic nie mówi, no, nie? Tam może jeden, dwa przepisy z tych wszystkich mówią nam, co trzeba zrobić, a tak naprawdę nic nam nie mówią, tylko praktyka pokazała. No tutaj też praktyka pokazuje, jakie reklamy są zakazane, a jakie nie, tak? Przykład reklam z alkoholami. No, wprost jest napisane, że reklama sprzeczna z przepisami prawa jest niezgodna jakby z prawem. tak? W sensie jest, może być czynem nieuczciwej konkurencji, a jednak widzimy reklamy alkoholi w telewizji. Tak. No więc znaczy, są, nie, nie są wie, pewne utarte bo nie mam schematy. No, tak. Ale w, in, mówię, w internecie tak? banery tak. chociażby, czy, czy coś. No nie? Tak tak. Natomiast um, są pewne utarte schematy, są interpretacje i tak dalej, więc no, marketer, który um, siedzi w tym i zajmuje się taką reklamą, no, on albo powinien się zgłosić do prawnika e, po prostu na jakąś taką, nie wiem, wstępne wprowadzenie, czy jakieś takie wstępne szkolenie. A potem po prostu ta firma no, powinna gdzieś tam weryfikować sobie te, te reklamy i tak dalej. Jeżeli chce działać, wiesz, no, w granicy gdzieś tam rozsądku. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, większość reklam jest zgodna z prawem, tak? To, to nie jest tak, że każda reklama, teraz trzeba ją analizować z prawnikiem. No, jeżeli reklamujemy tytoń, czy alkohol, czy narkotyki, no to wiadomo, że trzeba to skonsultować z prawnikiem. Jeżeli mamy tam przekleństwa, to wiadomo, że trzeba to skonsultować z prawnikiem, tak? Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, w reklamie opiniujemy w sposób negatywny inny produkt, albo porównujemy się do innego produktu, no to wiadomo, że to trzeba byłoby skonsultować z prawnikiem, tak? No, ale to są reklamy, które jednak no nie są standardem w reklamie, nie? Tego typu rzeczy, więc tutaj nie ma co straszyć, no nie? Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma co straszyć, że tutaj ta ustawa jest taka nieokiełznana. Nie Ona jakby wiadomo, co można robić, a jak nie wiadomo, co można zrobić, no to znaczy, że jednak trzeba już zerknąć i, i, i z kimś po prostu, z jakimś specem to, to skonsultować, no nie? Mhm. A co z takimi reklamami, które często i gęsto widzę w Google? Wpisuję nazwę jakiegoś produktu czy sklepu, a wyskakuje mi na pierwszej pozycji konkurencja. Mhm. W tytule jest oczywiście ten często, znaczy, może mnie rzadziej, ale je, często się też zdarza, że jest nazwa sklepu, wpi, którą wpisałam, mhm. a kieruję do innego zupełnie sklepu. Tak, że wiem, wiem o czym mówisz. Sam jako też konsument się często niestety na to, na to natykam, ale też jako prawnik, muszę z tym walczyć. Jest opcja walczenia z tym, walki z tym, tylko trzeba odpowiednio się zabezpieczyć, czyli jeżeli. Widzimy taką reklamę, to robimy odpowiednie print screeny i tak dalej, i po prostu idziemy i walczymy z tym. Bardzo dużo firm może z tym walczyć, chociażby właśnie na podstawie gdzieś tam czynów nieuczciwej konkurencji, może z tym walczyć na podstawie na przykład praw autorskich, jeżeli nazwa jest jakaś tam autorska, tak? Może z tym walczyć na podstawie jakby prawa ochronnego wynikającego z zarejestrowanego znaku towarowego. No, bo jeżeli firma X, i to najczęściej duże firmy, jednak są gdzieś tam kopiowane, w sensie pod kątem tych Google adsów i tak dalej, no nie? To nie jest tak, że to są mało popularne firmy, tylko to są gdzieś tam w jakichś środowiskach popularniejsze firmy, więc one i tak prędzej czy później muszą zarejestrować sobie ten znak towarowy, czy to zrobią na starcie, czy później to. No to już kwestia dyskusyjna, to, to, to można byłoby pogadać radzę szybciej niż później, jak już wchodzimy w ten temat. Natomiast z znaku towarowego oczywiście też można tutaj podciągnąć to. I można z tym walczyć. To nie jest tak, że z tym walczyć nie można. Tylko trzeba wcześniej się zabezpieczyć, czyli zanim my się skontaktujemy z tą firmą, czy to przez prawnika, przez kancelarię, czy samemu zgłosimy takie naruszenie do tej firmy, czy zgłosimy do Google naruszenie, no bo w Google też można zgłosić naruszenie, tam jest taki, e, tam są takie przyciski e, przeważnie dostępne no to wcześniej po prostu oskrinujmy tą, tą reklamę, tak? Z datą jakąś, i tak dalej. Ewentualnie pójdźmy do notariusza, żeby on zrobił ten screen i po prostu poświadczył nam, z, że po prostu w tym dniu myśmy przyszli do niego i, i, i taki screen wykonał. Więc da się z tym walczyć i można z tym walczyć i, i, i polecam z tym walczyć, bo wielu moich klientów jednak walczy z tym i no, to wiem, tak jest z takiego insightu, wiem, że to jest po prostu, to jest koszt, jakby strata, to jest, Często bardzo duża po stronie klientów takich e Jeżeli ktoś się podpina pod, pod markę i sprzedaje podobne produkty, tak? No nie wiem, bo sprzedaje sukienki, czy bo tam sprzedaje jakieś, nie wiem, żakiety, czy, 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 czy marynarki męskie, czy garnitury męskie, tak? I podpina się pod inną markę. No to to jest strata duża, finansowa bardzo często dla, dla tego przedsiębiorcy, no nie? Tak, to nawet czasem. Wystarczy jak sklep napisze taką koleżeńskie pismo i czasem no, czasem to działa, bo mhm. jednak to, co robi marketer, nie zawsze e, przedsiębiorca, który zarządza tym sklepem, wie o tym. No tak. e, a straty też chciałam tutaj e, dodać e, kilka groszy od siebie. Straty są nie tylko takie, że e, nieświadomy klient pójdzie do innego sklepu i kupi, ale mhm. też koszt reklam w Google. Ta, ta mhm. stawka za kliknięcie i wyświetlanie się na pierwszej pozycji też jest wyższa, więc mhm. to jest dodatkowy jeszcze koszt pod tym kątem. A czy znaczy w ogóle powie... jest coś takiego jak rozmycie mhm. marki też, tak? Taka, taka jakby um, sytuacja, że ta marka się rozmywa, no bo jeżeli zdjęcia um, no bo my mówimy tutaj o Google Adsach i tak dalej, natomiast często konkurencja też gdzieś tam się pozycjonuje na zdjęcia, które są podobne, zbliżone do um, zdjęć innej marki jakieś edytoriale są podobne, są podobne sesje lookbookowe no nie wiem, na szarym tle i tak dalej więc te ta te jakby świadomość marki u konsumenta też się rozmywa więc to jest, no oprócz właśnie tych strat finansowych są, no, masa innych też jest, tak? I po prostu tak, trzeba z tym tak, walczyć tak. no nie? Nie ma, nie ma co no zostawiać tak. no bo jeżeli my jako, my jako już mówię tutaj jako przedsiębiorca sprzedający w internecie tak? Że tak powiem utożsamiam się no to jeżeli my zostawimy taką konkurencję i nic z tym nie zrobimy, no to zaraz przyjdzie druga, trzecia, czwarta i też będzie to robiła, bo bo my nic z tym nie zrobiliśmy. No oczywiście też jest taki argument często podnoszony, jak o tym mówię, że okej, okay, usuniemy jedną markę, to pojawi się druga. No okej, okay, no to wiesz, to, to kolejne pismo po prostu się wyśle i w pewnym momencie pójdzie fama, czy może nie fama, ale pójdzie taki głos w eter, że jednak ta marka nie pozwala sobie na, na takie rzeczy i lepiej tego nie robić po prostu, przy, przy, jakby nie kopiować lepiej tej marki, no nie? Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze tak już na koniec, jeżeli chcę rozpocząć sprzedaż, promocję w internecie, no, i stwierdzam, że okej, okay, ja tutaj nie mam czasu się zapoznawać, no, samemu tworzyć, no i postanawiam iść do prawnika. Mhm. No to właśnie, co ja powinnam tobie przynieść, przygotować, aby to wszystko sprawnie poszło, żeby to nie było tak, że wiesz, to się przeciąga miesiącami, bo, bo ta komunikacja trwa długo, a ty cały czas nie masz tych potrzebnych rzeczy. Mhm. Znaczy powiem tak, znaczy mogę powiedzieć gdzieś tam na podstawie swojego doświadczenia. Po pierwsze, ten klient, czyli ten przedsiębiorca, on w ogóle musi sobie najpierw uświadomić, że on chce tego prawnika albo że potrzebuje tego prawnika, bo to jest największy problem. Ale jeżeli już sobie uświadomi, to jak przyjdzie do prawnika, to on nie musi wiedzieć, co powinien przygotować. Tak? To prawnik jest po to, żeby mu zrobić jakąś listę rzeczy, żeby zadać mu listę pytań. I ja zawsze jestem za tym, żeby taka lista była przygotowana z góry. Czyli, Powiedzmy, nie wiem, wdrażamy sklepy internetowe, to list, ta lista pytań, ona jest powtarzalna, tak? Po prostu my pytamy e, na przykład, jaki, jaki jest proces zakupowy w tym sklepie, tak? W którym, jak wyglądają stany magazynowe, właśnie odnośnie tych umów sprzedaży, tak? Jak wygląda kwestia na przykład śledzenia tego remarketingu i tak dalej? Czy ma jakichś pracowników, czy nie ma pracowników? To już bardziej na przykład pod kątem RODO. Mhm. Mm jeżeli to jest na przykład sklep, który już działa jakiś czas, no to na przykład jak wyglądają u niego zwroty, jak częste są zwroty, tak? Bo to też jest istotne, no bo jak są częste, to może warto to bardziej oprocedurować. Jak są rzadsze, no to nie warto bawić się w, w procedury często, tak? Albo jak to jest mniejszy mhm. sklep, i, i tak dalej. Więc ja jest, stoję na tym stanowisku, że okej, okay, możemy sobie wiesz, teraz gdzieś tam porozmawiać, że trzeba przygotować się do tego prawnika, bo trzeba się przygotować. Ale to, to ja jako prawnik jednak wychodzę z, z tymi pytaniami, na które oczywiście gdzieś tam przygotuje odpowiedzi już sam, sam przedsiębiorca. Okay. Często to jest trochę więcej czasu zajmuje, tak, ale to i tak by zajęło czas, bo tak naprawdę czy on wcześniej przygotuje, czy on przygotuje przy współpracy ze mną te, te dokumenty, no to tak naprawdę. Mm, tak czy siak, straci, no nie straci, ale powiedzmy ten tydzień czasu, powiedzmy na to, tak. na to gdzieś tam poświęci, tak? Jeżeli to jest e-commerce i tylko na przykład, no nie wiem, stworzenie regulaminu do sklepu internetowego, to, to są, nie wiem, cztery pytania, tak? Proszę o udostępnienie wersji deweloperskiej sklepu, żebym mógł się przeklikać, i wtedy ja sam znajdę odpowiedzi na te pytania. No bo wtedy nie muszę zadawać pytań klientowi, no bo jeżeli jest wersja deweloperska albo są makiety tego sklepu internetowego, no to ja już widzę, jakie tam są rzeczy. Widzę, jak wygląda karta produktu, widzę, jak wygląda formularz zakupowy, więc pytania są zbędne, szczerze mówiąc, no nie? W takim wypadku. Ewentualnie przygotuję regulamin tego sklepu, i po prostu wtedy gdzieś tam sobie dyskutujemy, no bo powiedzmy, pewne procesy u klienta mi się nie podobają i warto je po prostu zmienić, tak? W ogóle warto, jeżeli już o tym rozmawiamy, to warto w ogóle zwrócić się do prawnika w sytuacji, kiedy ten sklep jeszcze nie istnieje. Czyli jeżeli te procesy są układane. Warto przedyskutować, chociaż umówić się na jakąś konsultację, nie wiem, godzinkę, dwie godziny, po prostu porozmawiać, tak jak my teraz sobie rozmawiamy tak. i po prostu porozmawiać sobie z, z, z tym prawnikiem, bo przy projektowaniu sklepu, jeżeli my coś źle zaprojektujemy, no to, to nie będzie wina prawnika, że formularz zakupowy jest nie taki, jak powinien, tak? Albo że checkboxy są obowiązkowe do zapisu do newslettera, a być nie powinny. To, to, to nie jest wina tego prawnika, tak, że on przyszedł i to wykrył, tylko to jest wina po prostu już niestety, ale przedsiębiorcy, który nie miał tej wiedzy i nie skonsultował tego. No a koszt zmiany Zmian, jednak tak. pewnych rzeczy, no to jednak jest po stronie przedsiębiorcy. Więc do prawnika warto zwracać się w momencie, kiedy jest ta, są makiety, albo jest wersja deweloperska, na której jeszcze gdzieś tam się coś pracuje, tak. Wtedy taką dev-wersję przeklikam sobie, czy tam inny prawnik sobie przeklika i po prostu, i po prostu wszystko, wszystko sprawdzi, no nie? Mm -hmm. Też wcześniej wspomniałaś o cookiesach, w sensie nie o cookiesach, tylko jakby o tych reklamach, o remarketingu tak. i w sumie o tym nie, nie wspomniałem, a myślę, że warto. Znaczy, remarketing jest jakby zgodny z prawem, tak? Tylko trzeba oczywiście spełnić pewne obowiązki informacyjne, czyli w polityce prywatności musimy mieć informacje o tym, że śledzi nas pixel Facebooka. Na dzień dzisiejszy też te, te takie pop-upy z jakby akceptacją cookiesów, one też już inaczej powinny wyglądać. Oczywiście dalej może być jedno zdanie, ale tak. pod spodem powinna być opcja wybrania, jakie cookiesy my chcemy, żeby były aktywne, tak? Są oczywiście cookiesy, które są niezbędne do działania strony internetowej i my ich wyłączyć nie możemy, tak? Natomiast cookiesy natomiast marketingowe i tak dalej, użytkownik na dzień dzisiejszy powinien mieć możliwość wyłączenia ich. Okay. To jest nowum, to jest nowa rzecz. Znaczy nowa, no. Gdyby nie koronawirus, to pewnie byłoby u wszystkich to, no nie? Bo to już weszło jakby kilka miesięcy temu, to już gdzieś tam była o tym mowa. No natomiast w związku z tą pandemią i tak dalej, to no, trochę te kwestie prawne no, zeszły na, na dalszy plan, no ale dalej, dalej tak to powinno wyglądać. Trochę, trochę ratuje. Tak, no troszkę ratuje, natomiast już wracamy do rzeczywistości pomału, więc, więc trzeba wrócić do tych rzeczy, no i te kukisy to jest rzecz, która w sklepach no jest... Nie skłamię, jak powiem, że w większości sklepów jest po prostu na drugim planie, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że właśnie ten pop-up powinien być z odpowiednimi checkboxami. Czyli że my się po prostu zgadzamy na ten remarketing, na, na śledzenie, na jakieś hotdżary, czy tam jakieś takie analizy, hitmapy i tak dalej, no nie? Więc... A to trzeba wylistować wszystko? E, tak, tylko że to nie jest tak, że to od razu listujemy. No nie? E, na dzień dzisiejszy przyjęte jest tak, że po prostu jest dalej taki, tutaj kamera jest, jest taki mały tak. e, checkbox. Jest po prostu informacja, że korzystamy z cookiesów. Pod spodem jest powiedzmy, są trzy czy dwa czy checkboxy. Jest napisane kukisy niezbędne i on jest zawsze zaznaczony, no bo one są niezbędne, go się odznaczyć nie da, i cookiesy na przykład marketingowe i on jest zaznaczony. Tak. I to jest tyle, że tak powiem, na pierwszym planie. Więc ten, ten pop-up, on nie będzie jakoś dużo większy niż teraz. Te pop-upy są no nie? aktualne, które, które są te błędne, no? Nie? Natomiast Użytkownik musi mieć możliwość zapoznania się, jakie to są kukisy więc albo link do polityki cookies, czy do polityki prywatności, żeby tam był, albo od razu informacja typu rozwin. Czy pokaż wszystkie kukisy i wtedy po prostu lista lista takich cookiesów. Już są narzędzia. Jeszcze no te kilka miesięcy temu, cztery czy pięć miesięcy temu nie było narzędzi takich automatyzujących troszeczkę te te, te popapy kukisowe Natomiast na dzień dzisiejszy wiem, że są już narzędzia, które to które to automatyzują i przykład jak to tutaj za, za twoją zgodą <gry Mendonika> przykład jak to działa bo w momencie kiedy my to wypuścimy pewnie ten kiedy wypuścisz ten podcast to będę miał to u siebie już wdrożone to tam wyskoczy mhm. właśnie taki pop-up który jest tym pop-upem właśnie już no w większości przypadków zgodny z, z prawem tak a jesteś w stanie polecić albo podlinkować właśnie do kogo się zwrócić, żeby taki coś zrobił? Wiesz co, po... No bo zawsze rekomendacje są fajniejsze niż, mm -hmm. niż szukanie w necie, no nie? Tak, tak. Znaczy powiem Ci, że właśnie jestem teraz w trakcie modernizacji całkowitej od zera swojego bloga i jestem w poszukiwaniu, czy poszukuję takiego narzędzia, które jest po prostu, robi taką automatyzację, która mnie zadowoli. Bo ja nie chcę dodając jakiegoś okay. cookiesa, czy instalując jakąś wtyczkę na swoim sklepie internetowym czy na swoim blogu. Ja nie chcę się bawić w dodawanie, w opisywanie itd. Ja chcę, żeby coś mi samo to zrobiło. Więc jestem na razie na etapie poszukiwania czegoś takiego. Mam pewne narzędzia, które już są, ale jeszcze nie chciałbym ich polecać. Natomiast jak wyjdzie ten podcast. To spokojnie na pewno w kodzie strony tej, tej prawo w Modzie, <noise> tak, PL, będzie można znaleźć. tak, będzie na pewno można znaleźć. I, i, I to narzędzie, z którego skorzystam, na pewno będzie warte polecenia. Także, bo przejdzie już moje testy, testy prawnika przejdzie, więc tak, tak, powiem tak. szczerze, że no to będą dosyć rygorystyczne testy. <noise> Tak, to więc, dobrze, więc jest to kilka dobrze. takich narzędzi i, i, i po prostu warto, warto z nich korzystać. No ale to ja myślę, że wiesz, narzędzia, narzędziami, automatyzacja, automatyzacją. Natomiast jeżeli mamy sklep internetowy i mamy jakiegoś speca IT, to on nawet sam jest w stanie coś takiego nam napisać. No bo on sam nam wrzuca te cookiesy na stronę, on tak. ten, ten kod nam robi, więc on jest w stanie po prostu nam to wylistować ręcznie. Więc nawet jak nie ma automatyzacji do tego, to i tak yy, myślę, że każdy z IT jest w stanie po prostu to zrobić, no nie? pop wyskakujący z odpowiednimi checkboxami wyłączającymi cookiesy, no nie? Okej, okay, okej. Okay. A może być coś takiego, że powiedziałeś, że ten checkbox mówiący o cookiesach niezbędnych może być zaznaczony, może być zaznaczony, bo przy newsletterze czy tam przy innych tam regulaminach on nie może być zaznaczony, tutaj tutaj jest tam... Znaczy się, to może powiedzmy, czy są trzy checkboxy przyjmijmy przeważnie, no nie jest przy e-commerce, jest jeden checkbox na regulamin i politykę prywatności... I on może być z góry, znaczy w sensie on nie może być z góry zaznaczony, natomiast on nie, on może być obowiązkowy, tak? Do zaznaczenia. Czyli można wymusić przy e commerce kliknięcie akceptacji regulaminu i polityki prywatności. Można to wymusić. On nawet musi być obowiązkowy, no bo przecież zawieram umowę sprzedaży tak. o treści, jaka jest w regulaminie, więc. No, trzeba go zaakceptować, żeby kupić coś. No, nie ma innej opcji. Checkbox przy formularzu zakupowym dotyczący newslettera, on oczywiście nie może być z góry zaznaczony i nie może być obowiązkowy, bo to jest checkbox, który jest niejako przy okazji zakupów, tak? Czyli jeżeli mamy formularz zakupowy i mamy checkbox regulaminu, ok, może być obowiązkowy. Checkbox do newslettera nie może być obowiązkowy. Natomiast jeżeli mamy zapis do newslettera, który jest w pop-upie albo w jakimś takim boksie, że tak. tylko i wyłącznie jest zapis do newslettera, to ja powiem coś, myślę, ciekawego. To tam w ogóle nie musi być checkboxa. No tak, tak, tak. To jest. No. Ale to jest chyba dobra praktyka, prawda? Tylko, że tutaj też jest częsty błąd, bo to wygląda tak, że po prostu jest zapis się do newslettera i są po prostu, wiesz, imię i adres e-mail. Znaczy, to tak nie powinno wyglądać, no nie? Bo jeżeli my omijamy checkbox. To trzeba spełnić kilka rzeczy. Po pierwsze, obowiązek informacyjny i polityka prywatności mm -hmm. gdzieś powinna być przy tym zapisie do newslettera umieszczona, w widocznym miejscu, nie? W sensie link, jak gdyby do tej polityki. Powinien być. W samej polityce powinna być odpowiednia podstawa prawna, tak? Z RODO. Mm -hmm. e, przy zapisie do tego newslettera e, powinna być informacja, co będzie otrzymywał ten, ten użytkownik, tak? No bo zapisz się do newslettera. No, sorry, ja nie wiem, co będę otrzymywał, tak? Czy ja będę otrzymywał oferty, czy rzeczy niezwiązane z działalnością? Więc trzeba napisać po prostu, że, no nie wiem, zapisz się do newslettera, dostaniesz od nas bonus oraz co tydzień informacje o nowościach i promocjach, tak? Mm -hmm. To może być tekst marketingowy, no, nie? może nie, nie, nie taki łopatologiczny, jak teraz powiedziałem, natomiast to może być tekst marketingowy, ale żeby było trochę więcej informacji. Natomiast większość sklepów ma tak, że po prostu ma. Tylko wiesz, zapisz się do newslettera, ale często w ogóle nawet nic nie ma napisane, tylko newsletter i po prostu e, jakieś tam dane do wpisania. Tak. Natomiast właśnie przy tym pop-upie z cookiesami, bo tutaj narodo weszliśmy, natomiast te pop-upy z cookiesami, to no, przyjęło się na dzień dzisiejszy, że e, jeżeli ktoś robi już taki pop-up, który jest, e, z możliwością wyboru, to jednak te kukisy niezbędne one są z góry zaznaczone. Bo powiedzmy sobie szczerze, kukisy niezbędne to są takie kukisy, które pozwalają na działanie strony internetowej. Okay. Więc jeżeli my wyłączymy taki kukiz, to sorry, ale strona nie będzie nam działała. tak? Nie będzie możliwość zarejestrowania konta użytkownika, czy możliwości zalogowania się, bo to wszystko jest w kukisach. Jak ktoś się zaloguje w ciasteczkach ląduje informacja, no najczęściej, nie jestem specem IT, to tylko tam interesuję się tym. E, najczęściej e, jednak ląduje w cookiesach ta informacja, więc cookiesy e, niezbędne przyjmuje się na, 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 na ten dzień dzisiejszy i za ten e, czas, kiedy będzie to opublikowane, na pewno to się nie zmieni, e, że jednak to te cookiesy niezbędne, one mogą być z góry zaznaczone. Często się robi tak, że to nawet się wyszarza to pole, tak? Po prostu informuje się o tym, jest ten checkbox i od razu ten checkbox jest wyszarzony, że nie da się go w ogóle, wierzyć odznaczyć nawet, no, nie? Tak, tak, tak. E, tylko też nie róbmy czegoś takiego, jak na przykład się wchodzi e, na, nie wiem, onet.pl czy na wirtualną Polskę, tak? Gdzie po prostu ten, ten pop-up jest przeogromny. Tak. Jakaś taka mała informacja na dole, czy nawet na środku niech jest, ale niech po prostu jest rzeczowo, krótko, nawet marketingowo to może być napisane, tak, jakimś takim ładnym marketingowym slangiem, nazwijmy to, czemu Niech jest po prostu ten, te, 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 te dwa, czy tam trzy checkboxy, no bo te cookiesy też można porozdzielać na, na troszkę więcej, tak, niezbędne, marketingowe, jakieś tam no inne, tak. Można na przykład nie pisać marketingowe, tylko można od razu dać Facebook, Google i tak dalej, tak, i wtedy niech sobie po prostu użytkownik tam zaznacza, czy odznacza to wszystko. No, nie? Tak, tak, tak. Dobrze. Ogrom wiedzy, ogrom wiedzy. Ja Ci bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo fajnie się rozmawiało i, i dużo do przyswojenia i zrobienia notatek. Ja oczywiście podlinkuję Super. do Ciebie, do Twoich miejsc, do bloga, do tych materiałów, o których mówiłeś. I to wszystko będzie na achmieleska.com, łamane na 67. I tam wszystkie, wszystkie rzeczy. A jak będzie trzeba, jak będziecie chcieli się skontaktować z Arkiem, no to znajdziecie właśnie link. A pewnie jak wpiszecie w Google, to, to też znajdziecie. Tak, no, wyskoczę na pewno. Tak, tak. Super. Jeszcze raz Ci dziękuję i, i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, pa. Cześć, pa, pa. Długa to była rozmowa, ale no, przyznasz, że ciekawa. Tak naprawdę, ja bym mogła jeszcze dużo, dużo pytań zadawać arkowi, bo one mi się pojawiają, zarówno jako marketer, i jako klient sklepów internetowych. Zawsze się śmieję, że jestem uzależniona od zakupów internetowych. Informacji na temat aspektów prawnych, sprzedaży, promocji w internecie na pewno znajdziesz dużo w internecie, ale zweryfikuję. I czasem warto zapłacić prawnikowi, żeby mieć święty spokój, bo. Potem możemy stracić dużo więcej i wizerunkowo, i finansowo. Ja Ci będę bardzo wdzięczna, jeżeli polecisz ten podcast i ten odcinek przynajmniej jednej osobie, której może ta rozmowa, ta wiedza pomóc. Też Ci bardzo dziękuję za to, że słuchasz, że jesteś, że subskrybujesz. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. I niech konwersja i moc będzie z Tobą. Trzymaj się, hej, pa.